W najnowszym odcinku podcastu Krakowia Maraton rozmawiamy z trzykrotnym olimpijczykiem i medalistą Mistrzostw Świata i Europy w chodzie sportowym Grzegorzem Sudołem. Będziemy rozmawiać o motywacji w sporcie oraz ostatnich przygotowaniach do jesiennych biegów Królewskiej Triady Biegowej. Zapraszamy! Dzień dobry, Anna Nowosielska, witam Was serdecznie w nowej edycji podcastu Krakowia Maraton. Przed nami jesienne biegi Królewskiej Triady Biegowej, PGE Energia Ciepła, 16 bieg Trzech Kopców i oczywiście 9 Krakowia Półmaraton Królewski. A ze mną bardzo dobrze znany naszej społeczności biegowej, czy to z treningów, czy z samych biegów, Grzegorz Sudoł. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Grzegorzu. Witam. Treningi idą pełną parą, to już ostatnia prosta przed naszymi jesiennymi biegami. Czy widzisz jakieś poddenerwowanie u zawodników, jakąś większą determinację, jak to wygląda? No trochę więcej osób jest na treningach, no i też oczywiście zaczynają dopytywać, co mają zrobić przez te ostatnie dwa tygodnie, a co będzie jeszcze za tydzień na treningu, więc widzę, że już, że tak powiem, jest ta gotowość coraz większa. No ale to myślę, że tak bardziej do biegu Trzech Kopców, a jeszcze do półmaratonu naszego trochę czasu i myślę, że tam jeszcze parę mocniejszych treningów można zrobić i jeszcze są trochę spokojniejsi. No właśnie chciałam Cię zapytać, czym się różnią treningi pod bieg górski, a pod półmaraton? No bieg jest w okolicach 13 km, więc trochę krótszy, jeśli chodzi o samą długość trwania. Oczywiście on jest też bardziej specyficzny, no bo mamy jednak, najpierw mamy zbieg, potem mamy chwilę po płaskim, potem mamy podbieg. I to taki niemały, żeby dotrzeć na metę, więc staramy się też w tym roku dużo więcej robić z nimi siły biegowej, czyli takich podbiegów. Były też elementy zbiegania, ale te wszystkie elementy właśnie siły biegowej przydają się również tym, którzy będą biegać półmaraton. Z reguły to różni się tylko odcinkami, długością tych odcinków jakichś takich zadaniowych i jeszcze myślę, że czasem trochę kilometrażem, którym im proponujemy, czyli na przykład jeśli ktoś nie biega połówki, no to może przebiec tam 10-12 km i w zupełności wystarczy, a ktoś to biega połówkę, jednak musi pokonać tego dystansu około 16-18 km. Połówka brzmi lekko, ale de facto to 21 km to już ciężej. No a bieg górski, wiadomo, przewyższenia sięgające 160 metrów. Nie jest to proste wyzwanie, ale czy tylko zawodnicy uczestniczący w tych właśnie biegach biorą udział w treningach, czy przyjść może każdy? Przyjść może oczywiście, że każdy. Też są osoby, które planują start na 5 km przy właśnie biegu, który będzie na dystansie jednej, drugiej maratonu. Tak, przy okazji 9 Krakowia półmaratonu oczywiście mamy bieg na 5 km. Tradycyjnie w tym roku jest to piątka dla krakowskiego sportu. Ze względu na to, że my, organizatorzy Królewskiej Triady Biegowej, czyli Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w tym roku obchodzimy 15-lecie naszej działalności na rzecz właśnie krakowskiego sportu w różnych obszarach i pozwoliliśmy sobie przypisać takie też obchody. Mamy nadzieję, że będzie Was naprawdę dużo podczas tego biegu. Serdecznie Was zachęcamy do zapisów na krakowiapółmaraton.pl. W zakładce dla biegaczy są informacje o wszystkich biegach towarzyszących. Oprócz piątki, która jest od 13 roku życia, która będzie miała też elementy gry terenowej, więc koniecznie się zapoznajcie, bo będą też atrakcyjne nagrody rzeczowe dla nieletnich uczestników. To mamy też dla maluszków bieg Mini Melts Kraków Run. To również na stronie półmaratonu wszystkie informacje na ten temat znajdziecie, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Dokładnie. Ważny jest trening dzieciaków, ważne tak, jest krzemienie. Bardzo, bardzo ważne przede wszystkim w takim, no teraz w tym, co mamy, czyli trochę mieliśmy tego siedzenia, mieliśmy trochę zamknięcia, wracamy z tym sportem, już na dobre wróciliśmy z tym sportem, ale dzieci również muszą te nawyki sobie utrwalać, no i przede wszystkim no, polubić ruch, bo to potem na całe życie daje bardzo fajny efekt. Czy oceniasz, że taki bieg za młodu może takiego bakcyla uruchomić właśnie do biegania? Tak, bo są to oczywiście jakieś tam emocje, które temu towarzyszą. Czasem nawet płacz, no bo tak się z dziećmi czasem dzieje. Ale przede wszystkim mówimy o tych dobrych emocjach, więc tutaj jest ta element rywalizacji, zwycięstwa, wbiegania, dostania medalu. Tam nie ma też przegranych, tam każdy na mecie ma nagrodę
od organizatora, więc to wszystko jest coś fajnego, gdzie dziecko o tym jeszcze mówi, ono się chwali potem swoim rówieśnikom, pokazuje medal w szkole i to są takie naprawdę na dokładnie medal, bardzo fajne koszulkę, rzeczy. Numer startowy, także jest powód do dumy, tak. A tak jak powiedziałeś, nie ma rywalizacji, nie ma mierzenia czasu, jest czysta, uczestnictwo. Czysta, dokładnie, fajna zabawa we wspólnym celu. A kiedy u ciebie zaczęłaś ta pasja do sportu? No, też za dziecka? Też za dziecka. Zawsze byłem bardzo aktywny, z tego co słyszałem i z tego co pamiętam. Ja zapisałem się do szkoły, do klubu sportowego w wieku 10 lat. Oczywiście też trochę było przypadkowo, bo biegaliśmy co roku, już od pierwszej klasy, taki zwany bieg ku słońcu był na Dzień Dziecka organizowany. No i tam w którymś chyba w trzeciej klasie albo w czwartej było to właśnie, że to ja stwierdziłem, że no nie mogłem być piąty, co się stało. I się okazało, że od trzech moich kolegów już jest regularnymi uczestnikami treningów w klubie sportowym. No więc stwierdziłem, że nie ma innej drogi, jak również się muszę zapisać. No i właśnie w tym wieku rozpocząłem swoją przygodę ze sportem. No dobrze, mówimy o bieganiu, ale jak to się stało, że zacząłeś chodzić? Bo oczywiście wiemy, że jesteś trzykrotnym olimpijczykiem, brązowym medalistą Mistrzostw Świata i srebrnym medalistą Mistrzostw Europy, ale w chodzie. Tak, chód przypadkowo trafił do mojego życia. Zaczynałem od biegów, tak jak żeśmy tutaj już ustalili, ale na jednym z takich biegów, takim dłuższym rozbieganiu weekendowym, będąc na obozie sportowym w Janowie Lubelskim, pobiegliśmy tam na toporytowe wzgórza i pobłądziliśmy trochę w tych lasach. No i zamiast tych 22 kilometrów wyszło nam 37. Piliśmy wodę ze strumyka, jedliśmy jeżyny po drodze, po prostu nie mieliśmy picia, ale też odpoczywaliśmy maszerując i tak zaczęliśmy się ścigać, to będzie szybciej szedł. I okazało się, że koło mnie nikogo nie ma. Trener zobaczył taką naturalną technikę i zapytał mnie, czy nie chciałbym spróbować chodu sportowego. Długo namawiał, ale w końcu przekonał. No i były Ateny, Pekin, Londyn. Jakie to jest uczucie reprezentować Polskę na olimpiadzie? No fantastyczne. No to każdy, kto był, to wie. Kto nie był, to niech żałuje. Ale przede wszystkim no jest to ogromna duma. Z każdymi zawodami jechało się tam trochę z innymi oczekiwaniami, też z innym doświadczeniem, też takim, które powodowało trochę presji, no bo jeśli na pierwszych igrzyskach było 7 miejsce, no to się na kolejnych chciało być tylko wyżej, no było potem 8, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że to zawsze było ogromne przeżycie, włączenie się do kadry olimpijskiej, czy tak samo dostanie tego 5. kółka olimpijskiego, to są wszystko rzeczy, które zapadają w pamięci na zawsze, podpisywanie flagi olimpijskiej, składanie ślubowania, no wszystkie procedury, które temu towarzyszą, szczególnie przy Igrzyskach Olimpijskich, to jest taka cała oprawa, no i potem są to wspomnienia, których nikt nigdy nikomu nie zabierze, a towarzyszą przez całe życie. Czy one się przydawały i przydają w tej pracy trenera, w tym zagrzewaniu do walki, bo byłeś trenerem pierwszej klasy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i byłem trenerem reprezentacji Polski, jesteś również. Tak, byłem przez chwilę trenerem reprezentacji Polski, chodziarzy, potem, czy tak jak teraz jestem trenerem pierwszej klasy lekkiej atletyki, to wszystko się oczywiście jakby zamyka w taką całość, no bo trzeba popatrzeć na zawodnika, czy na osobę, która przychodzi do nas jakby z każdego miejsca, jak ja to nazywam, czyli jako trenera, jako też kiedyś byłego zawodnika, to, że ta osoba może mieć stres, to, że ona osoba może mieć jakieś tam lęki przed tym, czy ona sobie poradzi, no i wszystkie inne rzeczy, które trzeba dobrać, potem też tą wiedzę, którą się zdobywało w trakcie i kariery sportowej, jak i potem edukacji, no i to wszystko połączyć, no i zachęcać tych naszych i jak najbardziej im pomagać, żeby oni robili to z pasją, a przede wszystkim zrobili to zdrowo. A czy masz jakąś inną technikę motywowania tych zupełnie początkujących, którzy przychodzą na treningi? Jak to jest? Jak tak, takimi trochę małymi kroczkami i też oczywiście takimi, żeby po prostu przyszli, bo najtrudniej jest zacząć, najtrudniej jest wejść w taki rytm. Jeśli te osoby przychodzą na treningi, pytają, są chociaż raz co tydzień, potem zachęcam ich, żeby na przykład wyszli sobie raz w tygodniu sami jeszcze na trening, więc jak już jest taka regularność dwa razy w tygodniu, to już jest duży sukces, a potem czasem dochodzi do tego trzeci czy czwarty trening, no bo więcej nie trzeba naprawdę, tych, którzy chcą robić to dla siebie amatorsko, dla frajdy, dla fanu, dla takiego dobrego samopoczucia, to nie mówimy o wyczynie, to mówimy o trochę innych celach. Też czasem warto zapytać osoby o cele, bo osoby biegają z różnymi celami. Jedni chcą bić rekordy życiowe, drudzy chcą po prostu uczestniczyć, chcą mieć fajny klimat, poczuć, inni chcą dostać medal, jeszcze inni chcą stawiać sobie wyzwania i warto o to osób pytać ze względu na to, że potem łatwiej do nich dotrzeć, albo właśnie używać takich argumentów, które
potem do nich trafią, że właśnie warto to robić i że sobie poradzą. To zaapelujmy do naszych odbiorców. Zapraszamy bardzo serdecznie co tydzień pod sklep biegacza przy Kałuży 1 na te właśnie bezpłatne treningi. Dokładnie. Miasto Kraków i Zarząd Infrastruktury Sportowej, dzięki uprzejmości też partnera firmy ASICS, po prostu stworzyło Wam takie możliwości. Czekamy na Was. Nie każdy przyjdzie, kto ma tylko ochotę rozpocząć bieganie, ten, kto już biega i chce się poprawiać, ten, kto biega, chce się poprawiać i zdobywać kolejne laury, to na każdych poziomie czekamy. Mamy zawsze trzech trenerów, którzy są dostosowani do grupy. Pomagamy technicznie, pomagamy pod każdym względem doboru obuwia, żywienia. Możecie pytać o wszystko. Naprawdę te treningi są bardzo przyjazne, także mam nadzieję, że frekwencja przed tymi ostatnimi tygodniami naszych imprez będzie coraz większa. Ale to trenowanie, nauczanie realizujesz też na uczelni. Jesteś doktorem i pracownikiem naukowym. Tak się zdarzyło. Pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego. Trochę jak Kliczko. Tak, nawet jesteście podobni. Ale to, przyznasz, to nie jest takie częste, że sportowiec zostaje też naukowcem. Nie jest, aczkolwiek u mnie to zawsze ta nauka jakoś szła w parze. Zawsze mi rodzice powtarzali, żebym się dobrze uczył, bo nie będę mógł jeździć na obozy albo na zawody sportowe, no bo będę miał problemy w szkole. No tak sobie to wziąłem do serca, że byłem stypendystą szkoły średniej, stypendystą premiera w szkole średniej. Startowałem w olimpiadzie z matematyki i wielu innych różnych olimpiadach, ale w końcu jakby skończyłem akademię, dostałem propozycję zostania na uczelni. Bardzo lubię pracować z ludźmi, bardzo lubię pracować też ze studentami, chociaż przychodzą coraz trudniejsi do pracy i tak potem się to potoczyło, że no oczywiście też jakiś jest okres na to, żeby się rozwijać naukowo. Zacząłem pisać różnego rodzaju publikacje, na początku razem z profesorem, czy razem z innymi moimi kolegami, aż w końcu zdecydowałem się otworzyć przewód doktorski, no i obroniłem ten doktorat i teraz pracuję z takim tytułem na Akademii Fizycznego w Krakowie. I zaznaczam, że nie chcę robić więcej, wystarczy mi, nie mam jakiejś motywacji profesora Sudoła. No chyba, że mi się kiedyś, ewentualnie kiedyś zmieni. Dobrze, to będziemy z kolei my cię zagrzewać do rozwoju w tym kierunku. Na jakie zajęcia można do ciebie przyjść? Prowadzę zajęcia na WF-ie zarówno z lekki atletyki, jak i z terenoznawstwa, z joggingu, z biegów na orientację. To są takie przedmioty, czy takie części przedmiotów, tematy przedmiotów, które można właśnie u nas spotkać, zależy od kierunku, który się wybierze. Oczywiście na turystyce czy na fizjoterapii, one są takie elementy w tej lekkiej atletyce, żeby umieć poprowadzić ruch razem z tą osobą, z którą się będzie na przykład pracowało jako fizjoterapeuta. No i w takich właśnie, na takich zajęciach można spotkać moją osobę. Czyli rozumiem, że i teoria, i praktyka. Dokładnie tak, wychodzimy. Zresztą czasem jest tak, że korzystam też z tego, że jestem w tej formie, powiedzmy niezłej, czy cały czas się staram być w tej formie, biegając chociażby właśnie co tydzień na naszych treningach, ale również tego, że czasem mamy na przykład cztery grupy i z każdą grupą na przykład taki temat mam jak wytrzymałość i robię 8 kilometrów, więc przebiegam 32 kilometry w ciągu jednego dnia, co nie byłoby łatwe, gdybym nie był w jakiejś tam formie i trzeba byłoby tak dobierać zajęcia, żeby bardziej stać, a poprawiać, czy tam ewentualnie patrzeć, jak inni biegają, a ja jednak lubię biegać, lubię im opowiadać o wielu rzeczach, pytają, no i oni też się czują, że są to fajniejsze zajęcia. Poza tym naukowcy udowadniają, że ten wysiłek fizyczny jednak otwiera pewne klapki w mózgu i sprzyja przyswajaniu wiedzy. Są testy na to, że to po prostu... Dokładnie. No i mało tego, jeszcze startuje... 30 minut spaceru dziennie poprawia aktywność mózgową pacjentów i zdecydowanie korzystnie wpływa na ich wyniki testów na inteligencję. Słuchajcie, 30 minut, zapraszamy. No. I warto wychodzić, naprawdę. Ktoś to mi tłumaczy, że 30 minut nie jest w stanie znaleźć, to ja nawet mówię, że w pracy jeszcze nawet ktoś... To też jest udowodnione, że jeśli pracownicy, powiedzmy, wyjdą na jakąkolwiek taką rozprężenie, taką aktywność fizyczną, że mają ją, to też efektywnie pracują i czasem warto sobie zrobić przerwę, pójść 30 minut pobiegać i wrócić i będzie dwa w jednym. Będziemy aktywnie pracować, a będziemy wtedy zadowoleni. To musimy zaapelować naszej dyrekcji, w końcu to Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Będziemy nad tym pracować, ale a propos wytrzymałości, no to teraz twoją pasją jest triatlon. Tak, jest to bardziej forma takiej trochę roztrenowania po mojej karierze sportowej. Ja już zawsze mówię, bo oczywiście no mam zaszczepiony taki jak ja to nazywam, guzik, nie wiem, instynkt, że jednak jak staję na starcie, to walczę zawsze i nie umiem tak sobie po prostu
odpuścić. To robiłem przez kilkadziesiąt lat, bo już 22 lata kariery sportowej, ale też mówię moim kolegom, moim zawodnikom, których trenuję w triathlonie, że ja, co już miałem wygrać i przegrać w życiu, to za mną, a teraz jest to forma zabawy, forma tak jakby aktywnego czasu spędzania, też tego, żeby poznać tą dyscyplinę sportu, żeby jeszcze lepiej móc ułożyć programy treningowe, żeby pojechać z nimi na zawody, żeby się integrować. To są wszystkie rzeczy, które przez triathlon mam taką możliwość. No i przede wszystkim taka wszechstronność. Mamy pływanie, mamy bieganie, mamy rower, więc nie nudzi się. My też nie lubimy się nudzić, a na pewno nudzić na trasach naszych jesiennych biegów nie będą się zawodnicy i też będą walczyć. Co byś mógł powiedzieć uczestnikom PGE Energia Ciepła 16 biegu Trzech Kopców i 9 Krakowia Półmaratonu Królewskiego, znając trasy, wiedząc, jak te biegi wyglądają, jakieś wskazówki, tipy? No na pewno, jeśli chodzi o bieg Trzech Kopców, to na pewno mam taką podpowiedź, że zbiegnicie z kopca dość dynamicznie, potem w miarę równo przebiegnicie tą płaską część, która jest do pokonania, ale tak naprawdę wyzwanie przed wami to trzeba sobie zostawić trochę siły na ten podbieg, który was potem czeka w tej długiej części, szczególnie Aleja Waszyngtona, potem zbieg na Sikorniku, no i potem jeszcze jeden podbieg bardzo mocny pod Kopiec i tutaj na pewno nie możecie za szybko pobiec tej pierwszej części dystansu, bo potem będziemy naprawdę musieli przejść do marszu. A dla połówki, czyli dla półmaratonu, myślę, że 21 km to jest dla wszystkich już taka połowa drogi do maratonu. Przede wszystkim myślę, że sobie poradzicie, trzymajcie, wierzcie w to, pilnujcie nawadniania, pilnujcie jakiegoś jednego żela przynajmniej na trasie, żeby wam energii nie zabrakło. No i przede wszystkim trenujcie. I jeszcze jedno, nie próbujcie się testować na tydzień przed. Na tydzień przed przyjdźcie na nasz trening, ale już czas na to, aby kumulować tą energię, żebyście z niej korzystali na zawodach. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia. Do zobaczenia.